Jak smakuje najgorzej oceniana pizza z Elbląga? Zaraz to sprawdzimy. Zapraszam. Porażka smakowa. Przesolona pizza ociekająca tłuszczem. Najgorsza pizza, jaką kiedykolwiek jedliśmy. Salami zastąpione najtańszą kiełbasą, ser to breja o smaku serka topionego. Spalona, zimna. Leży i czeka, aż właściciel przyjedzie ją zjeść samemu, bo dzieci tym karmić nie będę. Przyjemnie tutaj jest. Okropna pizza. Ciasto surowe, zapaćkane ciągnącą się breją sera, sosu, najgorszej kiełbasy pepperoni i jalapeno. Jalapeno, jalapino, jalapeno. Pod masą brei ciasto nie ma prawa się upiec, choć nawet brzegi były surowe, więc trzymano ją w piecu zbyt krótko. Nie jem w środku, bo byłem jedynym klientem na cały lokal, więc nie chciałem tam za bardzo komentować tego jedzenia przy obsłudze. Na sam początek bardzo miłe zaskoczenie, bo nie wygląda wcale źle. Nie była też tania, bo zapłaciłem za nią 36 zł, ale no dobra, za dobre jedzenie trzeba płacić. Dostałem też w gratisie dwa sosy, więc w sumie nie wychodzi wcale tak drogo. Tego, co można było wywnioskować, jak przeglądałem menu, to starają się robić też taką włoską pizzę. A ja zamówiłem jak zwykle capricciose, wszędzie zamawiam capricciose w tych pizzeriach, żeby mieć po prostu jakieś porównanie. U mnie tradycyjnie capriccioza i co, jedziemy z tym. Najpierw może bez sosu, żeby sobie nie psuć smaku pizzy. Mega dużo sera. Cienkie ciasto i to nie surowe, tak jak w Olsztynie. O, bardzo gorąca, muszę chwilę poczekać. Okej. No dobra, nie jest wcale taka zła, nawet bym powiedział, że jest spoko. Czuję, że tutaj jest mozzarella, a nie jakiś seropodobny mix albo seropodobny produkt, który nie wiadomo czym w zasadzie jest. A tamto jest albo jakiś ser żółty, ewentualnie domieszka mozzarelli lub ewentualnie w ogóle jakieś seropodobne twory dziwne. Sos pomidorowy też jest spoko. Smak tego sosu przypomina mi sos z Dominosa. Tylko, że z tego Dominosa, jak jeszcze Dominos nie był połączony z Dominium. Czyli tego lepszego, bo teraz już się zepsuł. I w ogóle to ciasto jest podobne do Dominosa, też jest takie żółtawe trochę. Naprawdę spoczko jest. Spróbujmy z sosikiem. O Jezu, mocno czosnkowy, bardzo mocno. Czuć, że nie gotowiec, że robią sami, więc to jest kolejny plus. No, naprawdę spoko sosik. Jest mocno czosnkowy. A jak czerwony? Dobry. Jest pomidorowo-ziołowy, bardzo fajny. Lekko słodki. Jakbym zamówił pizzę i przyszłaby właśnie ta, to wcale nie byłbym jakiś zawiedziony. Jest naprawdę spoko. Po raz kolejny jest to dobra polska pizza. Polska, no bo jest dużo tego sera, dużo składników. Wiadomo, jemy ją z sosami, więc dlatego mówię, że jest polska. Nie ma wstydu, naprawdę.